Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął. Chrzest mam przyjąć i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie. Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem pięcioro będzie rozdwojonych w jednym domu. Troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu. Ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu. Matka przeciw córce, a córka przeciw matce. Teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej. Jezus przyszedł do człowieka z miłością, która jest ogniem. Jezus przyszedł zapalać. Co to znaczy? Jakby rozkochać w sobie człowieka. Rozkochać. To jest niezwykłe, że jak człowiek kocha Boga, to w jego życiu jest mniej grzechów, a na pewno nie ma grzechów ciężkich. Pamiętamy, jak mówiła święta Terenia od Dziesiątka Jezus, czy inni święci, że nie popełnili w całym swoim życiu żadnego grzechu ciężkiego. Tam, gdzie jest wielka miłość, tam jest wolność od grzechu, który wobec Boga jest wielkim złem. I to zapalanie ogniem, o którym mówi Jezus w dzisiejszej Ewangelii, to jest zapowiedź Pięćdziesiątnicy. Te języki ognia na każdym z uczniów spoczął jeden. I ten ogień zrodzi się z męki Jezusa. Ten, którego potem uczniowie Pana otrzymają w dniu Pięćdziesiątnicy. On doznaje udręki w tym świecie. I ta udręka Jezusa jest skutkiem grzechu człowieka. Jezus będzie cierpiał i cierpi aż do skończenia świata. I On wchodzi w stan ludzkiej udręki, w ludzkie piekło powodowane odrzuceniem Pana Boga. I tam, gdzie ma miejsce odrzucenie Chrystusa, tam jest równocześnie doświadczanie udręki. Ludzie, którzy odrzucają Pana Boga, powiedziałbym tak, spowiadali się, a potem przestają się spowiadać. Uczestniczyli we mszy świętej, przestają uczestniczyć. Oni doświadczają jakiegoś zamętu, chaosu, który bym sprowadził do właśnie tego stwierdzenia, jakim jest udręka. Człowiek w stanie grzechu nie jest zdolny do przyjęcia pokoju. Zobaczmy, Bóg chce dać pokój. Człowiek mówi, ale ja chcę przyjąć ten pokój. Ale żebyś przyjął pokój, to musisz odrzucić niepokój w postaci życia pozornego, udawanego, nazwijmy to, życia podwójnego, które prowadzisz, a które zajmuje całą przestrzeń twojego serca. Trzeba coś stracić, co jest złe, by przyjąć pokój Boży. Człowiek w stanie grzechu nie może przyjąć pokoju. Nie rozumie pokoju, który jest z Boga. I kiedy człowiek żyje życiem przeciwnym Panu Bogu, jeśli ma niezdeprawowane sumienie, to taki stan jego życia powinien go zaboleć. Zobaczmy, czasem niektóre osoby mówią, boli mnie takie życie, czuję ogromny niesmak, czegoś mi brakuje. Odpowiedź jest prosta, brakuje mi Pana Boga. Bo kiedy człowiek mówi, brak mi pokoju, brak mi radości, brak mi jakiejś harmonii, to wszystko mówi o braku Boga. On jest pokojem, On jest radością, On jest harmonią. Kiedy małżonkowie nie mogą się dokadać w małżeństwie, brakuje im jedności, to czego brakuje? Jezusa. Jezusa, On jest jednością. To nie Bóg sprowadza na człowieka podziały. On jedynie ujawnia rozdarcie, które jest w człowieku, pokazując źródło cierpienia. Człowiek z jednej strony chce zrezygnować, chce być
wypełniony pokojem, a z drugiej strony nie chce odrzucić tego, co go ewidentnie rani, co jest źródłem jego cierpienia. Zobaczmy, bo jest cierpienie, które prowadzi do zbawienia. I to cierpienie jest wolą Boga w naszym życiu. Ale jest cierpienie, którego Bóg dla nas nie chce i które nie prowadzi do zbawienia, którego źródłem jest grzech. I kiedy odrzucimy to cierpienie, którego źródłem jest grzech, prawda? Wtedy możemy być napełnieni pokojem do znoszenia cierpienia, które jest wolą Boga wobec nas. Doświadczamy dobra, które w nas jest, ale doświadczamy też podziałów, które czynią nas ludźmi nieszczęśliwymi. Mamy różne myślenie i często nie stać nas na kompromis. Mądre ustępstwo. Jakie to jest ważne, być człowiekiem, który idzie na mądre ustępstwa, uzasadnione, przynoszące dobro. Przynoszące dobro. Upieramy się przy swoich własnych rozwiązaniach, przy decyzjach, które podjęliśmy. I stąd też nie ma w nas pokoju. Nie ma w nas pokoju. Człowiek czasami brnie w decyzjach, które jego wyniszczają i które wyniszczają osoby mu najbliższe. Występujemy przeciw sobie, mieszkają często pod wspólnym dachem, jedząc chleb przy tym samym stole. Modlimy się do jednego Boga, a jesteśmy przeciw człowiekowi, z którym łączą nas więzy krwi, czy więzy powołania, więzy sakramentu małżeństwa. Dlaczego jestem przeciwko? Czy tego nie można zmienić? Można. Tylko obecnie ten upór mój i taka zaciekłość jest rzeczą, która w jakiś sposób uniemożliwia dojście do rozejmu. Pokój jest nam potrzebny jak nigdy dotąd. Potrzebni są bowiem ludzie, którzy nie będą oddawali złem za zło i złorzeczeniem za złorzeczenie. Zechciejmy może przyjąć taką zasadę. Nie będę oddawał złem, doświadczając zła, ale będę błogosławił człowieka, który mnie upokorzył, poniżył, skrzywdził. Będę mu błogosławił. I to jest zwycięstwo. I to jest wielkość. I to jest pokój, który sprowadzam na mojego krzywdziciela i na samego siebie.